Bardzo pani poważna. Inaczej to sobie wyobrażałam. Techniczny przebieg naszego spotkania. Projekcja fragmentów z pani życia, omówienie przedstawionych sytuacji, wnioski i podsumowanie. Czy pan działa z ramienia kościoła? Kościół działa z naszego ramienia. Uczęszczałam do katolickiej szkoły. Aha. Scenariusz zawiera wszystkie pani słowa i myśli. Moduł pierwszy. Czym jest miłość? Bóg jest miłością. Slogan. Czym dla pani jest miłość? Tak jakby nagle głos z nieba powiedział: to on, to on. I tak właśnie zupełnie nagle poczuje pani potrzebę zwierzenia się tej osobie z całego życia. Kocha pani tego człowieka? Kochałam. A teraz kogo pani kocha? To nie jest pana sprawa. Ależ oczywiście. Może pani w każdym momencie opuścić kino. A jak wyjdę, to co? Przecież pani wie. Spała pani z tym człowiekiem? Przecież pan wie. Muszę to usłyszeć. Dlaczego karci mnie pan za miłość? Za miłość? Coraz lepiej mi idzie miniatura Beethovena. Ciągle odkrywam, że to jest bardzo głęboka i piękna muzyka. Kochanie, proszę, podaj mi cukier. Skończył się. A wiesz, że nieprędko zobaczymy Huberta? Trzeba znaleźć nowego nauczyciela fortepianu. Dlaczego? Sąsiad mówi, że Hubert wyjechał do Chin. Ma rozkręcać biznes czy coś. Czemu się dziwisz? Stać go na taki gest. W dodatku jest kawalerem. Zresztą podobno dobrze się bawi. Prawie zapomniałem. Największe, jakie znalazłem. Polubiłaś się ostatnio. Powąchaj. Pięknie pachnie. Przepraszam cię, to z nerwów siada i jedz. Dostanę naganę za cukier? Porozmawiajmy o twoim mężu. Byłam dla niego wsparciem. Kochałaś go? A jakie to ma znaczenie? Byłam dobrym człowiekiem. No, to jest was więcej. On co tu robi? Żył jak umierałam. Ten? Wyjątkowo trudny przypadek. Najpierw ma posprzątać całe kino. Bez słowa. To upokarzające. Gadki? Pan Hubert zginął w domu kochanki. Zostali nakryci. Wróćmy do rozmowy. Wróćmy do rozmowy. Czy pani uważa, że mąż panią kochał?
Nie czułam się adorowana. A fakty? Był nudny. Nie pytam o pani wrażenia. Pytam, czy mąż panią kochał. Proszę zapytać o to mojego męża, to nie jest moja sprawa. A nie zupełnie. Ludzie podczas sakramentu małżeństwa biorą za siebie wzajemną odpowiedzialność. Czy to jest wymysł, żeby brać odpowiedzialność za cudzą miłość? Trzeba było się nie pakować w sakrament bez podstawowej wiedzy. Pani jest nieprzygotowana do życia. Mąż ma o wiele trudniejszą sytuację, przyjmując odpowiedzialność za panią. On też święty nie był. Żałuje pani swojego romansu z Hubertem? Zaczynam żałować. Z kim go przyłapano? Proszę zająć miejsce. Zdradzałaś męża. Dla własnych przyjemności ściągnęłaś na niego długi. Nie chcę dalej oglądać. Wyłącz to, proszę. A teraz uciekasz. Skąd się tu wziąłeś? Wiem o wszystkim. I? Tyle. Przyszedłem po ciebie. No, to was mam z głowy. Teraz idziecie w lewo, mijacie popcorn i schodami w górę traficie. A my sobie wreszcie porozmawiamy.